Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam każdego z Was w tę noc niedzielną. Pewnie większość z Was była dzisiaj w kościele, albo może nawet i wszyscy, i wspólnie słyszeliśmy to słowo, które Pan Bóg do każdego z nas skierował. Szczególnie to słowo z Księgi proroka Izajasza, które jakoś tak w sercu odkryłem, że to jest takie słowo o kopciuszkach. Kim jest kopciuszek? To jest ta dziewczyna, której mówiono, że nie ma prawa marzyć, nie ma prawa kochać, na nic w życiu nie zasługuje. I dzisiaj Pan Bóg przychodzi do takiej dziewczyny. Do takiej dziewczyny na wiosce, której koleżanki wszystkie już za mąż wyszły, mają dzieci, rodzinę, dom i tak dalej. I mówi, nikt od dnia dzisiejszego nie ma prawa powiedzieć Tobie, że jesteś samotna, że jesteś opuszczona. Nikt nie ma prawa się z Ciebie śmiać, wytykać Cię palcami. Bo od dnia dzisiejszego jesteś poślubiona. Bo ja się z Tobą żenię. Bo ja wychodzę za mąż. Za Ciebie. Kopciuszku, mężczyzno i kobieto, kimkolwiek jesteś i cokolwiek w życiu przeżywasz, Pan Bóg dzisiaj chce Ci te słowa powiedzieć. Że nie wmawiaj sobie już. Nie wdrukowuj sobie w swojej mózgownicy jakieś beznadziejne słowa o sobie. I choćby cokolwiek byś słyszał od innych, nawet do najbliższych, jakby najgorsze słowa, a weź przestań o tym już wszystkim myśleć, tak? I popatrz tak, jak Pan Bóg myśli na Ciebie. Tak, jak Pan Bóg myśli o Tobie. Kochani, myślę, że każdy z nas na swój sposób jest takim kopciuszkiem. Że czegoś tam nie akceptuje w swoim życiu, nie toleruje, że ma w swoim życiu jakieś takie momenty samotności, odrzucenia i tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg dzisiaj, patrząc na Ciebie, mówi, jesteś najpiękniejszym klejnotem. Jesteś najpiękniejszym człowiekiem, jakiegokolwiek w życiu widziałem. Jak patrzę na to Twoje sieroctwo, na tą Twoją samotność, na to, że się ludzie z Ciebie śmieją, wytykują Cię palcami, to ja sobie myślę, ja chcę być Twoim mężem. To, co mówi święty Alfons Liguori, nasz założyciel Zgromadzenia Redemptorystów, że Pan Bóg oszalał z miłości do człowieka. Pan Bóg, jak patrzy na Ciebie, to wariuje z miłości, szaleje z miłości do Ciebie. To jest ta dobra nowina na dzień dzisiejszy. Mnie to jakoś bardziej jeszcze przekonuje ta Ewangelia. Jakby jeszcze bardziej umacnia to słowo Izajaszowe. Popatrzcie, Pan Jezus dokonuje dzisiaj cudu w Kanie Galilejskiej. Przemienia wodę w wino. Ale w czym On to przemienia? Ono w stągwiach. Stągwie to nie były naczynia, w których przechowywano wino lub wodę, którą się spożywano. Stągwie miały wiele znaczeń. Służyły jako spluwaczki, tam po prostu pluto, spluwano. W stągwiach czasem myto nogi, czyli myto wszelkie brudy, ale stągwie przed domami weselnymi służyły również jako miejsce, gdzie jeżeli panom się za dużo wypiło na weselu, to tam szli i tam wymiotowali. Brutalny może obraz. Bardzo mocny. Ale dla mnie jeszcze bardziej pokazujący, kim jest Pan Bóg i co Pan Bóg robi ze mną. Bo moje życie może być właśnie taką spluwaczką. Być może jesteś w takim momencie swojego życia, gdzie mówisz, ludzie plują na ciebie. W pogardzie, w złości, braku przebaczenia. Wytykają cię palcami i tak dalej. Może czujesz się w tym momencie swojego życia, kiedy nieustannie pierzesz te brudy i wracasz do tych brudów w swoim życiu. Inni piorą brudy w twoim życiu. I to nieustannie ciebie jeszcze masakruje i poniża. Albo po prostu twoje życie są jak wymiociny. I czujesz się taki cały zwymiotowany. Że pełno czujesz takich momentów w swoim życiu, na swoim ciele. Pan Bóg mówi, tam chce uczynić cuda. Tam chcę to wszystko przemienić w wino. Przy którym te wszystkie francuskie wina, te wszystkie najlepsze wina smakują jak woda. Bezsmakowa. Pan Bóg to chce zrobić z Twojego życia. On kiedy na to wszystko patrzy, On się nie brzydzi. Jego to wszystko nie odstrasza, nie odpycha.
ale jak jeszcze bardziej do siebie przygarnie. Pan Bóg tak patrzy na ciebie. On nie patrzy na ciebie przez perspektywę twoich grzechów, ale przez tą perspektywę cudu i łaski, które czyni w tobie. To, co mówi Izajasz, a Pan Bóg przez Izajasza, mam w tobie upodobanie. Kocha cię szalenie. Szalenie jest zakochany w tobie i chce robić w tobie niesamowite rzeczy. Kochani, myślę, że nam jest to bardzo potrzebne, bo każdy na swój sposób jest kopciuszkiem. I te kopciuszkowe życie na swój sposób bardziej lub mniej przeżywamy. Więc potrzebujemy takiego słowa, takiej nowiny, takiego proroctwa, takiej obietnicy. To nie jest tylko takie bajanie się w chmurach i takie słodkie, fajne obietnice. Ale to jest taka prawdziwa rzeczywistość, do której Pan Bóg ciebie i mnie zaprasza. Otwórz swoje serce. Pozwól, żeby On był. Niech w twoim życiu będzie wesele. Wesele, tak jak w Kanie Galilejskiej. Niech On przemienia twoje życie w coś najlepszego, najpiękniejszego, najsmakowitszego. Bo tylko On tak potrafi zrobić. On nie zrobi twojego życia pierwszego, lepszego z półki sklepowej. Ale jak dasz Mu, żeby On się zajął twoim życiem, to twoje życie będzie tak piękne, tak szczęśliwe, tak niesamowite, tak niepowtarzalne i pełne tak przygody, że głowa mała. Warto. I Pan Bóg mówi, nie spocznę, dopóki w to nie uwierzysz. Pan Bóg będzie wszystko robił, żebyś w końcu to wreszcie uwierzył. Przestań już gadać, że jesteś nikim i niczym. Że jesteś kopciuszkiem i nie masz prawa do niczego. Nie zasłużyłeś, jak ja, ani ty, na to wszystko. Ale Pan Bóg nam to wszystko daje za darmo, bo to jest łaska. Szczęść Boże, dobrej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.